Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy, no i komputer jak zwykle bawi się w grę, jak być wkurzającym chujem, tak żeby nic nie robić. Uderzył sobie czarem, który nic nie zrobił. Myślę, że teraz wylelujemy weterana, zaczekamy turę lub dwie. Co ty zmniejszasz poziom, czy co ty robiłeś? Paraliżujesz. Dobra, dupku, i tak zdechniesz. W męczarniach będziesz się wił. Więc nie ma problemu, więc zajmiemy się panem duchem. Zajmiemy się panem Gulem. Powinno nam to wylewelować naszego weterana. W końcu po latach. Zobaczcie, jaka była różnica między nimi poziom. 500 ekspów w dół. Strasznie nam odjechał. Ale może to na bohaterze, na mieście wyrównamy, ewentualnie potem na smoku. O, at last. Dwóch. Już jest dobrze. Natomiast to zdecydowanie będziemy potrzebowali paru potek. Kula strachu, jak to działało? Dobra, myślę, że zrobimy jeszcze... O Jezus Maria, przepraszam was bardzo, uderzę w mikrofon. Ty na razie tego nie zrobisz. Ty zaczekasz sobie tutaj. Ty za to pojedziesz tu. Zbadasz, co tutaj się jeszcze znajduje. A ja w tym czasie się zajmę... Chant of Hastings, bo dlaczego nie? Mam wystarczająco dużo. Zbędę jeszcze więcej. Wyjątkowo mam tych kopalni swoich, runicznych. Ale to chyba starczy. Sprzedaj to. No. 300 mam przychodu co turę, więc coś może by sprzedać jeszcze. To są wszystko przydatne rzeczy w gruncie rzeczy. Cokolwiek, coś jednego. Za ile to? 40 mi szorokońców. To nie ma co. 40 też. Jedną tą. 80. To będzie 2,7. No, jedną tą. I jutro zbudujemy budynek. Ten Chant of Hastings w takim razie był nieprzydatny. A może jednak był. Spadajmy sobie teren, podjedziemy pod zamek. Może powinienem tam złodzieja mu najpierw wysłać. Powinienem pewnie, ale... Chrzanić to. Zaryzykujemy. Zapiszemy sobie grę, zbufujemy się wszystkim, co mamy. Zobaczmy, czy jeszcze jakiś czar tu mamy do buffów. Jakby jakiś pancerzyk był fajny. Greater chance to hit. Zwiększone 20% obrażenia. No to ładne jest. Tutaj inicjatywa o 15. Może to? No, w sumie to jest sam runstone, więc okej. Zbufujemy się jak mocno zbufowana osoba. A zacznij od tego, jak nie masz co robić i tak. Prędzej czy później będziesz musiał to zrobić i tak, więc tu jest jedna kopalenka, tu jest druga kopalenka i to będzie wszystkie kopalenki, które będę potrzebował do wybicia stolicy i wybicia nieumarłych z tego regionu. Jedno miasto nam zostało po tej stronie, no i wtedy co? Smok, smocza wieża i ja tak myślę, że na wroga z drugiej strony. I zajmiemy się już wtedy błyskawicznym czyszczeniem stolic, levelowaniem naszych jednostek. Jutro budujemy ten budynek do tych runicznych, bo obawiam się, że mogę dostać ile ekspów, naprawdę. Więc lepiej być ubezpieczonym, niż potem stracić tych ekspów parę. Dlatego chciałem zbudować sobie ten budyneczek. I będzie mi wymaksowane wszystkie drzewka. Wtedy już całe pieniądze możemy przeznaczyć na przykład na zakup tych wardów, bo tam były te wardy do kupienia w tej gildii czarów. Może być to fajne. A te smoki byłyby fajnie mieć te wardy wykupione chociaż. W sumie to tym Unfaithful tam pojadę. Ward od ognia chociaż chcę kupić. To jedź w tą stronę. Zanim tam dojedziesz, to pewnie z dwie turki miną. No, trzy nawet. To jedź tam. Dobra, tutaj kupujemy ten kuźnię runiczną, halę runiczną. Okej. Okay. Super. I teraz ty. Jeszcze jakiś buff? Jeszcze jakiegoś włożymy. Co tutaj mamy? Wow, to jest fajne. Starczy mi wszystkiego? A, weźmy to. Dawajcie. Spruję się z całej many. 120, teraz mi pewnie będzie starczało już na nic. Ale dobra, tu many śmierci trochę pozbieramy, że tak powiem, po drodze. Inicjatywę podbijmy sobie. Nie wiem, czy to wszystko będzie potrzebne, tak w ogóle zupełnie szczerze. Damage 10%. To czemu nie? Potrzebuję jeszcze na jakimś damage zwiększyć? Mógłbym w gruncie rzeczy. Mam taki plan w sumie na tą bitwę. Zobaczymy, co on tu będzie miał. 55.
No mają po 43 pancerza, więc trochę tej redukcji obrażeń. No to ma 88, więc trochę tej redukcji obrażeń będzie. Czy ja chcę jakieś poty używać, tak w ogóle zupełnie szczerze. Inicjatywę. Masz 23, tą większą ci mogę dać, bo to mam teraz 29. No, chociaż coś. Szanse na trafienie? O, tobie bym coś rzucił, nie? No, tobie mogę rzucić coś. Komuś coś jeszcze? Nie, zapiszmy grę, no jeżeli on faktycznie będzie jakiś strasznie nam się przeciwstawi, to... to jest saga, to może niekoniecznie. To jest jakiś quest, nie wiem, czy Iggy klany na przykład. Niech będzie. No i spróbujmy się. Czy mi się uda? No mi się uda. A, wrzućmy to. No, wrzućmy to. I zobaczymy. Spoko. Hop. Tak. Nie wiem, czy ja się ich ściągnę. Oni mają bardzo dużą redukcję tutaj w mieście. 50, a ja zadaję 70. No to trzeba zacząć to ściągać, to gówno. Wolno mi zajmie przeoranie się po prostu przez te linie. Jestem bardziej niż pewien, a te paraliże mogą być bardzo niebezpieczne od nich. Bo paraliż użyty w dobrą jednostkę może mnie zaboleć. No właśnie, o to chodziło, teraz te paraliże wejdą. O właśnie, o tym mówiłem. Moi drodzy. Tutaj. Nie wiem, czy mi się to uda. Zaraz sprawdzimy się. Zły paraliż. Jakby ten był, to bym zabił mu tego. A teraz break. A co mi po tym breaku? W gruncie rzeczy... Czy to mnie jakoś boli? No dobra, nie dostaniesz poziomu, to inni dostaną. Jezu, jak nie ty, to kto inny, no. Morduj go. 50. Zabij tu. No i wszystko na twoich rękach, że tak powiem. To ci dostaną więcej XP. W sumie na tym mi bardziej zależy. On tak się będzie levelował i tak. A ja chcę mieć wylevelowanych ich. Break. Bang, 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 bang. Widzisz, o czym mówiłem? Dlaczego tak srałem się o ten budynek? Żeby mieć właśnie tego Runemastera. Concrete. 0, 0, 0. Summon Skeleton, Pestilence, Ice Storm, Weakness, Summon Evil and Plaga, okej. Papa! Papa, panowie nie umarli. Papa. Okej. Smok. Okej. Zaczekaj. Koniec rym. Myślałem, że więcej mi dacie. Myślałem, że coś więcej dostanę od was dobrego. A tu Zong. No i teraz moja armia już jest bardzo sprawna, mogę się nią fajnie bawić. No to może w dwa odcinki się uwinę. Zobaczymy, jak mi się szybko uda poczyścić tą mapę. Czy gdzie będą te wszystkie artefakty? Chyba wiem, gdzie jest ten drugi artefakt. Ale ja bym chciał zabić dwie frakcje. To było wskazane. Wiecie co mi? Cały czas mnie nurtuje. Jakim cudem dotarł do mnie wtedy ten szpieg potępiony? Bo naprawdę jestem bardziej niż pewien, że potępieni, wiecie, gdzie zaczynają? Co wam pokażę. Jakie... poziom, zapomniałem. Banner Bearer, zdecydowanie tak. Będzie sporo fajnych już umiejętności. Kinsight, jest fajna, czy fajna, średnia. Większy zasięg wzroku, accuracy, to też jest fajna taka do wzięcia. Toughness to naturalny pancerz, tu jest jeszcze natural armor, ale to toughness to jest życie. Talizmanów nigdy praktycznie nie biorę, atak czasami. Banner Bearer, potem będą jeszcze wchodzą, wardy będą wchodzić, ale raczej bierzemy Banner Bearer. Idziemy tu. Do tego smoka to ja chyba bez warda sobie pojadę. No, w gruncie rzeczy. Co ty mi możesz zrobić, ty smoku śmieszny? Wrzućmy sobie jeszcze tego warda. Każdy z nich bije 13 w każdym ataku więcej. Tak, zdecydowanie smoka pojedziemy. Dobrze, no. Dobrze, no i co? I co ci to da? Co ci to da? Gadasz. O, pudło.
kuchni sobie. Za 60. Muhuhu. No to łap na ryj. Raz. Zajebiste jest animacja, co? Siu. 160 życia. W dupu. Bang. 92. Teraz tutaj. Bang. Bang. I jeszcze raz. Bang. I jeszcze ty. Jakbym trafił w tamtej turze, to byłoby trochę prościej. Nic. Pięknie. Znaczy, nie wiem, nie chujowo, ale okej. Okay. Akceptuję to. I tutaj, zdychaj. Serio? Jeszcze raz. Ciaba. No tak, dwóch to dwa razy większa szansa na spudłowanie, prawda? 257, super. Miasteczko jest, będzie chyba zaraz moje. Co tu jest w tym miasteczku? Dwie potki, okej. Okay. White Dragon, spoko. To tak samo będzie po tobie. Tu jakiś Dragon Spire? Myślę, że zabijemy. Ja wiem chyba, co tam jest. Co? Bierzemy tą manę życia. A co? I potem gnasz tutaj. Ostatnia mana do wzięcia. Ty jedziesz sobie po te wardy. Czy ja ich tak potrzebuję? Nie. Tak sobie teraz myślę. Zamienimy sobie tego smoka. Bo co? Teraz białego smoczka sobie ubijemy. Właśnie, obawiam się, że w którymś... O, widzicie, tu już jest różdżka tych ludzi. Znaczy, że gdzieś tu patałachy się już kręcą. I mi zajmują kopalnie. Które według wszelakiego prawa są moje. Szybciej już tury idą, bo już jedna frakcja mniej, prawda? To zawsze jest dobra rzecz. Myślę, obawiam się, że jeżeli zajmę za szybko któryś z tych budynków, to wygram, bo w którymś z tych budynków był właśnie ten artefakt, którego potrzebuję. Ale w tej mapie jest bardzo fajny artefakt, którego czasami się zastanawiam, czy używać, czy nie. To jest artefakt, który daje nam paraliż przy ataku. I to jest jeden z, według mnie, z ważniejszych artefaktów, który chcemy zdobyć, jeżeli chcemy mieć potem łatwe eliminowanie miast. To jest najważniejsza rzecz, żeby eliminować miasta, jak gramy sobie na przykład magiem. Gramy magiem, mamy artefakt, który paraliżuje, wystarczy przeżyć pierwszą turę. Strzelcem też to jest nawet nie głupie, bo wtedy wystarczy, że sparaliżujemy wroga, mamy 100% skuteczności ataku, miksturkami możemy uzyskać, i paraliżujemy po prostu wrogiego obrońcy miasta. I wówczas jesteśmy w stanie po prostu zawsze zabić, to jesteś twardszy trochę i będziesz w mieście. A jak to jesteście ze zdrowiem? Spoko. Za ile ty bijesz? Trochę się rzuciłem na ciebie tak, trochę z motyką na słońce. Spróbujemy. Porność. Na powietrze. I walisz powietrzem, słusznie. A ty masz odporność na powietrze? Mówię, co za debil. Zdechniesz mi. Jak się nie uleczę, nie? Trzeba cię uleczyć. Gramy na jedną kartę, nie? Że nam się to uda. I że w następnej turze będę szybciej niż on. I go dobiję. Że to też nie jest takie... No, jest to pewnie. Defenduj od razu. I teraz powinieneś dobić. Dobrze. No, okej. Rzuciłem się trochę, a to nie była taka prosta walka. O, wylevelował nam strażnik, spoko. Zacinam, zaczną levelować w ramach swoich poziomów i wtedy się dopiero zaczyna rozpierdol. Bohater się ładnie, ładnie regeneruje w takich bitwach. W sensie poziomy dostaje. Mój regeneruje, leveluje. O to mi bardziej chodzi. Okej, no to widzicie, gdzie jest artefakt. Tutaj trzeba zabić tego smoczka. Z czerwony smoczek. I właśnie to. Paraliżowanie. Nie powiem, że to jest jakiś niezbędny, bo nie jest. Powiem więcej, nie jest. O, i tu jest Święty Mściciel. Fajnie. No też zabijemy. I tu jest jeszcze jakaś jedna smocza iglica. To był chyba czarny smok. Zaczekamy, na pewno się wyleczymy. A ty pojedziesz. Stawisz różdżkę. Nie wiem, tu stawię już. Wiem, że ona nie złapie kopalni, ale w następnej turze na przykład złapie czy coś. Spoko. Mój dzielny wojaku, możesz podjechać tutaj. Waterward, Fireward 800 aż. Airward. Fireward mi jest potrzebny. W gruncie rzeczy tylko. Damage Ward też może. Kiedyś.
Dobra, to na razie nie będziemy zajmowali tego miasta, bo nie chcemy chyba tak szybko kończyć tego scenariusza. No przynajmniej ja nie chcę. Nie wiem, czy wy chcecie. I mówię, to chyba będzie w ogóle ostatnia seria z Disciples. Tak, prosiliście o jeszcze jedną, żebym zagrał jakimś tam bardziej zwinnym bohaterem. No to widzicie, na tej mapie się tak łatwo leveluje w ogóle wszystko. Jeszcze z tą zdolnością plus 25% dexów, to już w ogóle jest bardzo prosta do levelowania ta mapa. Dlatego mówię, ten scenariusz bardzo, bardzo lubiłem za młodziaka w niego grać, bo już to był sprawny, był szybki. Jeden na jeden pojedynek po każdej ze stron, tu widzicie, to przejście nie jest takie proste. Mam teraz bardzo mocną armię, dlatego dosyć prosto nam się tutaj przechodzi. Ale. Zwajne właśnie, jak widzieliście, tutaj teraz w tym momencie to miejsce wygląda jakby było takie, prawda, do przejęcia, że tutaj jest artefakt. I to jest tak, że jeżeli nosimy na przykład cel misji, który jest właśnie wymagany do zdobycia, to jest potem takie mała obwódka obok naszego bohatera. Analogicznie, na przykład jak musimy kogoś zabić, tak, no to wyznacza cel dla przeciwników także. A że mamy dwa cele, no to widzicie, że są jakby dwa obok siebie cele umieszczone. Okej, okay, powinno już być koniec tury. Dlaczego jeszcze nie umarł? Aha, nie umarł, tylko przeskakuje tura. Słusznie. Jesteście wyleczeni na maksa? Bo jak tak, to lecimy na następną smoczą iglicę. Nie jesteście. Leczyć was nie będę. Zarżnijmy sobie tego tytana. No, smoka się jeszcze rzucać nie będę. Dobra, wybaczcie, to już przewinę sobie. Pojedźmy tutaj, to jest chyba też jeszcze jakieś miasteczko. O, buty szybkości, fajnie. Zawsze mogę sprzedać. Myślę, że spoko. My się wyleczymy wtedy w tym mieście. A wiecie co, uświadomiłem, że ja nie mam pancerza. Trochę mi pozadają tu obrażeń. Tu 40, tu 50 dwa razy. Jak się nie pośpieszę, to będzie bardzo źle. Ty strzel w tego. Tak, dobra. Ty uderz w tego. Raz. I uderz w niego w tego. Dwa. Ty uderzysz tu i tu. Poison. Ty uderzysz tu. Ok. Ty uderzysz. Raz tu. O, właśnie. I teraz będzie chujowo. Bo wygląda na to, że on mi zdechnie. Może nie. Zdechnie. Bo jeszcze spudłowałeś. Właśnie. Kurwa mać. Chuje. Głupia bitwa. Nie podoba mi się ta bitwa. No i się. Głupkowate straty. Na szczęście tutaj straty nie są na całość. O, pancerz. Jakieś sugestywne, nie? 800 złota. Boże, sztymy. Mogę zrobić tak i tak. Zaczekać tą turę tutaj, czy dwie. Ty, zasuwaj tu. Tam coś będą jakieś, mam nadzieję, wardy do czyszczenia. O, tu się, patrzcie, jak się rozprzestrzenia nasza plaga naszej ziemi mocnej. O, patrzcie, nigdy tej kopalni nie zajęłem, ale prędzej czy później ją złapiemy, więc to jest na całe szczęście nasze, bo to mieliśmy od początku, to jak się rozwinął ten ward tutaj ładnie. Czy coś jeszcze tu chcemy robić? Stój przy tych wardach, a dlaczego nie? Co masz lepszego? Skończmy turę. Nie ma co zwlekać. Stolica poszła. Przebijemy się przez te giganty, tych mścicieli, smoki i inne problemy. No i zajmiemy się wrogiem. Pojedziemy tutaj jeszcze do tego. O, tutaj sobie pojedziemy jeszcze do sklepiku, tym razem bohaterem, potem do tej smoczej iglicy podskoczę. Sprzedam co tam mogę, kupię co mogę. No teraz już mając taką paczkę, to już sensownie możemy szturmować miasto wroga. Tak bez większych problemów. O ile on tam nie będzie miał jakichś wysokolevelowych jednostek, to tak na luzie. Jeszcze jak sobie włożę na bitwę ten paraliż, to już w ogóle. Chyba go włożę. Wiecie co, w sumie, czego ja go nie włożyłem wcześniej, tak. Pancerz nie jest jakoś super, super niezbędny. Powtarzam, super niezbędny. Jest ważny, nie jest super niezbędny. Na strzelcu. Więc zróbmy to. 35, kurde, to jest sporo tego pancerza utraty. Do zera. No, fajny był z pancerzem. Ja go lubię mieć pancerz bohatera, ale... Ale mówię, są priorytety. Myślę, że tych pierścionków się pozbędziemy. Tego ringu. No, pozbędziemy się tego.
jest dobry artefakt, ale zawsze go mogę zdobyć sobie w innej misji. Jak będę go kiedyś potrzebował. Wotan Scroll, Valkyria, nie jest mi potrzebne, but, nie są mi potrzebne. Chyba nie. 200. Coś tu chcę kupić. O, często hit. Chyba to, bo piłem to, ale to możemy zawsze kupić. 800 golda. Sprawdzimy. Tak, piłem nim już. Często hit to ja bym sobie wrzucił na niego. To jest właśnie jeden z tych permanentnych eliksirów, które bardzo lubimy i kochamy wszyscy. Dobra, tu już powinniśmy zalać naszą kulturą i ziemią całe te regiony. Jak jesteśmy w ogóle z regionami? 28. No, hej, spoko. Zaraz będzie dużo więcej. Dobra, jeszcze tutaj czary. Rzućmy okiem. Fireward. Tak, ciebie bym chciał. Za 600, co mogę kupić? Airward i Waterward na przykład. Waterward załóżmy. Okej. Zobaczymy w następnej turze. A co tu będzie jeszcze? Ty sobie tu stój na razie. Dobrze. Miasta czy chcę ulepszać? Mógłbym w sumie, mógłbym. Chociaż ulepszyć, zbudować tam jakichś obrońców. Ale czy potrzebuję tak? Mam w sumie ruchomych obrońców, mam tego niewiernego, mam mojego bohatera. Więc taką ruchomą linię obrony w gruncie rzeczy mam. Dziwne, nie? Że oni tego miasta nie przejęli od początku. Strasznie dużo dostęp do kopalni daje, jak się ma to miasto. Jak widzicie, tutaj granice się ładnie rozlewają. Jest sporo terenu otwartego. Jeżeli chodzi o granice. No dawajcie, dawajcie. Chyba jak pojedziemy od południa, to zajmę się na początek tymi legionami potępionych. Dobrze. Wyleczeni, wyleczeni. Zapiszmy, tam jest chyba smok. Igi klany. Tam jest chyba czerwony smok, albo czarny smok. Wrzućmy sobie Firewarda. Ile nas go stać na niego? Runestone, Life Mana, Infernal. O, Infernal, w końcu na coś użyjemy. Wrzućmy Airwarda, jakby tam był jakiś biały smok. Albo tam są dwa smoki. Uj, nie pamiętam. To wrzućmy Waterwarda. A co? A co? Jak są dwa smoki, to nie będzie taka prosta bitwa. Wrzućmy jeszcze Waterwarda i zobaczymy. A jak już rzucam te czary, to i Vitar's Might może. A jak już rzucam, to 10% tarczy też jest niegłupie, nie? A tam wchodzimy i się okazuje, że jakiś tam jeden osłabiony zielony smok czy coś, nie? Tam chyba były dwa smoki. Tak mi się wydaje, że to były dwa smoki w tym miejscu. Ale nie jestem pewien, sprawdzimy. Czarny smok. Atakuje śmiercią, czyli żadna z moich obron nic nie dała. Brawo, panie Ignacy. Brawo, brawo. Paraliż. Łam go. Super. I teraz jak mamy bohatera paraliżującego, naturalną kolejnością rzeczy, którą powinniśmy wykonać, jest wzięcie umiejętności, która się nazywa First Strike, zwiększającą nam inicjatywę. I zwiększenie inicjatywy sprawi, że będziemy zawsze mogli sparaliżować jeden cel, który będziemy chcieli na początku bitwy. Jak widzicie, pomysł jest wyborny i przedni. W sumie właśnie powinienem wiedzieć, że mam ten paraliż. Ale nie, bałem się, że będą dwa smoki, więc okej. Okay. Okej. Okay. No i papa. Idź spać. Czarny smok. On najfajniej wygląda, według mnie czarny smok. 700 ekspów. Ja pierdziu. Wszystkie wardy mieliśmy świata. 250 złota. A, Ring of the Ages. On był chyba ważny. Tak. 40% więcej obrażeń, inicjatywa o 20. Dokładnie. 25. I to jest super combo, bo w tym momencie mamy 62, plus First Strike to będzie mi pod 90 inicjatywę. Święty Mściciel. Myślę, że spokojnie się tobą zajmiemy. Ty jesteś chyba w miarę szybkim Świętym Mścicielu, czy nie jesteś? Nie aż tak bardzo. Więc jesteś sparaliżowany. Okej. Okay. Break Paralyze. Siakaj tu. Dobra, zdychaj. Święty Mściciel, jak pamiętacie, to jest oczywiście odpowiednik tego... Święty Mściciel, obrońca wiary. Obrońcy wiary. Ale chyba cały czas mówiłem obrońca wiary. Święty Mściciel mówiłem na tamtego, którego miałem. Oni się zawsze mylą. To jest ten sam tier, tylko że on ma dwa ataki. Ja wolę jednak obrońcy wiary. Większa mobilność, większa inicjatywa przede wszystkim. Obrońcy wiary bardzo sobie ceni jego inicjatywę. O, Ring of the Strength. Czyżby drugi? Okej. Okay. Niech będzie. Podejdź tutaj, zobaczymy, co tu się znajduje.
Okej, czyli tu jest kolejny smok broniący dostępu. Dobrze, dobrze, dobrze. Niech sobie tu będzie smok. Niech sobie tu będzie mój obrońca wiary. A my będziemy kończyć odcinek na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się ciepło. Widzimy się już jutro. No i cześć. Hej!